Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Osadzony w długach. Dziś ponownie jestem sam, no i niestety serwery dalej zawodzą. Nawet dzisiaj nie prosiłem już Dawida, żeby to wbijał, więc po prostu jestem sam. No i co? I dzisiaj kolejna akcyjka, tym razem z prasowaniem, już mam wszystko podpięty, sprzęt i tak dalej. Za chwilę też wam pokażę, co tu się ogólnie dzieje. A dzieje się już tak sporo, bo już po jak jesteśmy. Wstąpimy sobie może na jakieś parę fajnych poletek, wam pokażę, co tu, jak tutaj wszystko wygląda. Ale też pojedziemy sobie na nowe najpierw i dopiero potem przejdziemy tutaj, bo tu widzicie kawał hektarów, że tak powiem, przepraszam serdecznie. Kawał hektarów zostało tutaj już obrobione, no i tylko zostaną w sumie sojka oraz kukurydza. Także całkiem nieźle. Motor weź i się przejedź. A wiesz co, może nie kupię, to jest pomysł. Gdzie jest mój motocykl? Chyba jest w garażu. Także pokażę wam dokładnie od bliska, jak wygląda sprawa z tym wszystkim tutaj. No poczekaj sekundeczkę jeszcze tylko. Aha, dobra, okej. To ja sobie tutaj cofnę. O, tak o. No i dobra. Okej, dobra. Nie będę zakładał kasku, tylko tak po prostu podjadę sobie, nie? No więc co, tutaj rzepak jest skoszony, tak samo tam. Jest już wszystko ogarnięte. Mamy tutaj też to pole wykoszone. I wam pokażę, na który się ruszamy. Ale to może na ciągnikiem jeszcze dojechał. Masz Simpson w takich kolorach? Znaczy właśnie chciałem zrobić coś a la Simpson, nie? Ten, więc może mogło być podobnie. Tu już kostki są pozbierane chyba? Tak, pozbierane są kostki, no. Więc tutaj wszystko fajnie. Co się dzieje na przykład tam jeszcze u nas na kurniku? To widzieliście kurnik czy nie? Wy chyba nie widzieliście czy kurniku, ludzie. No to wam pokażę. O kurde. Nie podmieniłem modów. Dobra, trudno, nie było tego. No to ten, to nieważne, bo to jest co innego, do innej serii to jest, ale dobra, to nieważne. Ło, ale wrąbałem się. Dobra, wracamy sobie na podwórko do nas i jedziemy w pole. Jest, zapomniałem, że to jest ten sam odpak, nie? Że ja mam to praktycznie identyczne mody z Krzychem, co z Dawidem. No trudno. Content z tego? Tak, tak. Okej, zatrzymał się. O, szybkie może umyjemy jakąś. Okej, dobra, tam umyta. Nie, no i ruszamy po prostu. Ruszamy, siadamy, jedziemy. Gram dzisiaj ponownie bez kierownicy. Gram tak samo bez czujników w głowę, dlatego już sobie w końcu włączyłem. Jezu, jak dziko, wiecie? Ja dosłownie pierwszy raz od wielu, wielu lat używam myszki w grze. A nie tak jak kiedyś, a nie tak jak zawsze jakiegoś ear tracker czy czujnika ruchu głowy, nie? A już niedługo, miejmy nadzieję, wleci fajny czujnik ruchu głowy, którego wam pokażę, tak? Za jakiś czas. O, damy sobie 60. Będzie troszkę lepiej wyglądać, nie? Jezu, jak to jest dziwne. Jest taki nienaturalny, nie? Wy tam różnicy pewnie nie czujecie, ale ja to mega, nie? Czy umyć panu szybkę? O kurde, ale wysoko. Dobra, czekajcie. Nie, no, strasznie tu jest cen, nie? Weź sobie ustawienie dodatkowe, ten motor staraj płynność kamery na 100%. Znaczy ja mam płynność kamery ustawioną jakąś, nie? Tylko nie taką, że 100%, bo ona była trochę taka zbyt wolna, nie? Ale mam chyba 30%? Jakoś tak. Coś tego typu mam, nie? Ustawiona, także jakoś tam w miarę nie jest jeszcze najgorzej. No, więc właśnie, jedziemy sobie na nowe pole, które zaraz wam pokażę, ja go też nie kosiłem na odcinku. A to dlatego po prostu, że uznałem, że skoro to były tylko żniwa takie, to po co więcej ją pokazywać, skoro reszta jest taka sama, nie? To nic innego się nie zmieniło. Żniwa żniwami i tyle. O szybkość? Tak? A to dobra, zaraz dojdziemy, nie? A może tędy sobie pojedziemy? A pewnie. Pojedziemy sobie tędy naszym rzepaczyskiem. Szybkość kamery, bo my, a tu już... Dobra, to zaraz zobaczymy sobie, co będzie dokładnie w tych ustawieniach. Ogólnie nam chyba fencik lekko zdycha, a potrzeba kasy na remont. Można byłoby się tym też zainteresować trochę. A to za chwilę. Sprawdzimy sobie. No i dobra, mówiłeś, że co to będzie? No, jak zwykle zapisujesz rzeczywiście. Szybkość, tak? Modzik rockstarowy. Przesuwanie. Płynność kamery. Nie, to jest tylko płynność kamery. Pojazdu. Tylko jest płynność. To nie jest szybkość, nie? Chyba, że to jest jakaś szybkość inna dodatkowa, ale nie, chyba nie ma. No ja wiem, dam płynność kamery, nie?
Że tak jest lepiej, uważasz? Może i tak. Kurde, nie ten guzik, zgasłem go. A, tam trzeba jeszcze rozłożyć sobie maszynę. Dobra, no i powinniśmy jechać teraz, nie? Więc wszystko cacy. No i ruszamy sobie. No. Ej, dziko strasznie. Ale dobrze, tak się ogląda to dla was, czy słabo? Jak uważacie? Dla mnie jakoś tak dziko jest, nie? No, więc kurczę, naprawdę mega szkoda, że teraz serwery tak trochę głupieją. Ja mam taką swoją teorię spiskową na ten temat, że bardzo wysoce prawdopodobne jest to, że serwery wrócą do łask naszych graczy, kiedy wyjdzie już oficjalny dodatek, ten premium, nie? Premium expansion. No miejmy nadzieję, że mam rację po prostu, bo teraz nie da się po prostu w ogóle połączyć. Jedynie kto może do mnie wbić, to Krzychuj też z jakąś wielką bidą. No ale jakoś tam się mu udaje. A cała reszta, no niestety, nie? No jest kurde problem. Według was tak będzie ten, okej? Okay? Czy tak będzie spoko? Znaczy, czy tak będzie... Czy według was... Coś się nie mogę skupić. Czy według was... Właśnie ta moja teoria ma sens, czy nie bardzo? Bo w sumie, co mają w sumie piernik do wiatraka i co to mam z tym wspólnego, nie? Że wychodzi z jakiś dodatek. Skoro i tak... A, o ten pojedziemy. Skoro serwery to chyba nie mają wspólnego z tym za wiele, nie? Chociaż wydaje mi się, że może... Że może to mieć sens, nie? Co się dzieje, polski Patryku? Daj komendę na FOV. GS kamera FOV set. Proszę bardzo, żeby było. Ej, ja widzicie to? Ja ruszam się głową, nie? Czekajcie, chcę ten. Jaki odruch mam? Ja pierdzielę, nie? Hit. Muszę się oduczyć tego wszystkiego. Po prostu, bo jest straszna lipa. Ty, skoro to jest osadzone w długach, dawno jakiegoś długo nie mieliśmy. Ej, co tu jest taki ten? Takie wyboje. A to nie w przypadku, ta mapa jest z farminga, czy z wersji 0.9? Chyba tak. To jest takie te bugi testowe, które zostały. Trzeba nie wszystko pogarnąć potem. Wygładzić te grzechy świata tutaj. No bo trochę tak kiepsko to wygląda, nie? No. No i co, tam się robi nowe inwestycje, oczywiście są tu kurniki, tylko ja teraz modzik mam po prostu podmiany na kolonie, więc to jest tamten modzik kolonijny, ale tu już są dwa kurniki duże, które działają sobie w miarę i coś tam już trochę jak produkują, także zawsze jakaś kasa będzie przychodzić, no i może nam uda się wyjść z tych długów. No i mam nadzieję, kurczę, jak najszybciej teraz kupić pola, nie? Coraz więcej. Ulubione buty jakie są moje? Kalosze. Mi nie działa to w Waltrze, ale w innych silnikach już tak. A co, że w Waltrze nie działa Fowik? No, to dziwne akurat, że nie działa. Jest w ogóle jeszcze kamienie, są te kamienie, też trzeba jakoś pozbierać. Szpilki. Nie, gumofilce, normalne takie, wiesz, sportowe. W klapkach, Nike'ach czy coś. I tutaj naprawdę widzę, że nie będzie chyba tego, tej pracy za wiele. Ja wiem, że to ogólnie bardzo małe pola są i normalnie bym to mógł robić innymi maszynami. Ale to tylko dlatego, że jeszcze te pola są po prostu niepołączone ze sobą. Bo tu jest rośnie kukurydza, to też pole nasze już jest i będziemy łączyć razem z tym. Także kawałek ziemi tutaj powstanie. Zapewne potem ruszymy na pole 34, 35, 36, żeby już wykupić sobie całą działkę. No i no plan jest taki, żeby osada składała się z samych największych pól, nie? Żeby to były same największe kawałki, jakie tylko da się połączyć. No i myślę, że to jest do zrobienia, co nie? Teraz też się powoli tam szykuje na pole numer 6, żeby sobie połączyć z siódemeczką. No, więc zawsze jakieś tam kawałeczki by były do koszenia ciekawsze. No i wiadomo oczywiście, że 78-69 też do połączenia by były fajne pola. To były chyba największe pola na tej mapie. Aż nie wiem w sumie, jakby tak... Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Na pewno są duże, jak chodzi o ten rozmiar aktualny, nie? Ale jakby właśnie z łączeniem innych, to może by się to mogło zmienić, nie? No zobaczymy. Zobaczymy, na razie póki co jeszcze sobie dziadujemy. Te serwery jest to nieśmieszny żart. Nie można dołączyć i znaleźć w ogóle. No to prawda Boże, jak nie? Właśnie o tym mówiłem dzisiaj. Że faktycznie te serwery są bardzo w kiepskiej kondycji ostatnio w farmingu. No i to jest, wydaje mi się, spowodowane tym,
że w farmingu po prostu oszczędzały kasę, tam Giantsi oszczędzały kasę na DLC czy coś, no nie wiem, no po prostu brak mi porównania. Ale w sumie dzięki temu, że teraz są te season passy, które się kupuje przed premierą, to zobaczcie, nie? Przecież ile osób kupiło season passy, nie? Więc tak naprawdę napędzają już im kasę, zanim coś wyjdzie, nie? Więc może być, że taki kredyt zaufania trochę jest, nie? Zapłaciłeś im za content i teraz tylko czekasz, aż dostaniesz go, nie? Więc powinien się w sumie, no jakby nie było, starać, nie? Żeby wyszło jak najlepiej dla graczy. No, ale też zobaczymy. Póki co, który według was season pass jest lepszy? W sensie jeszcze nie znamy oczywiście oficjalnej tej mapy zielonka, nie? Ale właśnie mamy przecież season pass pierwszy, gdzie był Silveran Forest. No i teraz dostaliśmy już Horsz, gospodarstwo. No i będzie jeszcze zielonka, nie? Więc co, lepsza jedynka czy dwójka? Według was? Bo w sumie w jedynce fajny był foreścik, mi się mega podobało to, siadł mi bardzo. Więc to też dużo pomoże gdzieś tam przy mapmakingu w przyszłych farmingach. No i Kubota, nie? A Vermir i Antonio słabe, nie? Nie ma co mówić. Więc to tam akurat kiepsko. Ale tutaj na przykład w tym farmingu, znaczy w tym dodatku, no to jakby nie Horsz i jakby nie zielonka, to też nie mamy za bardzo nic ciekawego, nie? Co, High End Forage Update był, znaczy ten DLC, takie też słabe, nie porwało mnie za bardzo, nie? Czy na przykład Oxbow, no Imo też nie jest to coś mega, mega dobrego, nie? To po prostu są jakieś nowe rzeczy. Właśnie Oxbow jeszcze jest ok dla osób, które grają, bawią się mocno tymi winogronkami, nie? Jednak tam jest ten opryskiwacz bardzo, bardzo ciekawy, więc to jeszcze idzie, jest ok, nie? No i co jeszcze byśmy mieli? Jeszcze jest piąte DLC, bo już zapomniałem. Poczekajcie. A, i Goveila. No to Goveil w sumie jest taki nawet ok, nie? Bo dodaje tam faktycznie tą nowe belki, więc on jest nawet spoko dodatkiem, nie? Także całkiem, nie? High Forage Git, ale Ox był taki żart. A czemu? A nie, w sumie High Forage tam to są te fajne zagrabereczki, nie? Więc jeszcze nie jest taki zły. No dobra, faktycznie, no to Oxbow, nie? To w sumie co, taki Oxbow to jest coś jak Antonio Carraro, nie? Raczej nie dla Polaków i raczej mało na nim będziemy grać, obstawiam, nie? Jako nasze community. Strzeli się to? Dobra, trudno. Niechaj będzie tak. Jedziemy na kolejne pole. Widziałeś to? Właśnie nie wiem, Patryk, nie? Myślałem o tym, żeby tylko jakoś postawić na kolonie, bo tam w sumie często gramy, nie? Ale z drugiej strony też gramy to jej na osadzie z Dawidem, no i co, tak przełączać modpaki też kiepsko, nie? Tak czy siak, jest słabo po prostu. Zarzucił na plecy, no pewnie. O, masz, kamerę mi zgasła. Czekajcie, baterie tylko mi się skończyły w GoPro, zarozumienie i lecimy dalej, nie? Z tym sprosowaniem. Poczekajcie sekundeczkę. Gdzie mam te paluszki? Z dziura sera. O! Dobra. Jedziemy, wiecie co, zajmę sobie jednak, to kurde jak to wygląda. A, nie tak, chciałem to zdjąć, ale może być. Dobry, aby sobie potem wszystko zgadane, a tak gadamy są o dodatkach, wiecie, też nagrałem ogólnie odcinek na YouTube teraz jak coś, więc jakby co, to może się też przywitać fajnie tutaj z ludźmi. Nie reklamy zapłacili ci? A tam to taki, wiesz, w ramach żarciku. Takiego po prostu. Na osadzie gracie rzadziej niż na kolonii. Też racja, nie? No też racja, że gramy rzadziej. No bardzo możliwe, że będziemy musieli postawić tego dedyka. Ale nie wiem, tak w sumie wydaje mi się, że jeszcze póki się z Krzychem łączy, to jest coś ok. Ale zobacz, jakie to będzie problematyczne, kiedy na przykład ja coś zmieniam w mapie, nie? Automatycznie wszystkie takie elementy roleplayowe, wstawki typu, wiesz, coś się spaliło, coś się tam podburzyło, gdzieś tam jakiś wywóz czegoś, to już trzeba update'ować wszystko na... nie mogę tego zrobić na streamie, nie? Tylko muszę zrobić to poza, bo to sporo by schodziło z tym po prostu, nie? A tak sam Krzychowi bądźnik, Maczku wrzucę do paczki, nie? I powinno być. Więc jest teoretycznie prościej, nie? Ale z drugiej strony... no nie mamy stabilności, nie? Znaczy ja wiem, kolejny też da radę samemu ogarnąć, nie? Tylko tam jest tak, że wiesz,
Chociaż nie, no w sumie na osadzie mamy większe maszyny w przeliczeniu na hektary, które są posiadane, nie? Bo na kolonii ile tam mamy hektarów? Z 15 może będzie? Jakby tak podsumować wszystko? Może nawet mniej, co nie? A mamy nawet takie maszynki malutkie, no tutaj mamy hektarów ponad 30. Czyli powiedzmy, że dwa razy tyle, dwa, trzy razy tyle niech będzie, bo to nie wiem dokładnie ile teraz już jest, a może być więcej. A mam dużo sprzęty, nie? Więc za bardzo dokreślać to wszystko samo, gdzieś tam jakby nie było ogarnąć. Więc może i masz rację, ale z drugiej strony na takich też sprzętach tutaj się powinno grać nawet dwóch, nie? Cześć Szymek, witam serdecznie. Siemaneczko Kasperski również. Także... O, mam fajny pomysł na miniatureczkę, jaką można zrobić. To za chwilkę, to się ogarnie. Pamiętam cię, Skrzatusek, witam serdecznie. Fajnie, że wpadłeś. I nagle chłop, a jestem pierwszy raz na kanale, nie? No, więc całkiem. Myślę też właśnie, tutaj będzie spoko pomysł. A czekajcie, no w cukrowni idziemy na kolonii chyba, nie? Byśmy się te serie mylą po prostu. O, Mariusz, ja jestem wściekły, że nie udało się wejść na nagrywanie, witam wszystkich. Cześć Mariusz. No, to jest dramat, nie? Że nie mogliśmy się połączyć, to jest naprawdę słabe. A już ci farming normalnie działa? Na przykład, czy jeszcze nie sprawdzałeś, co i jak? Bo oboje właśnie we dwóch z Mariuszem myśmy robili sobie reinstall farminga. Totalnie od zera. Dlatego też nie gram teraz na kierownicy, bo mam wszystkie przyciski odmidowane i muszę sobie jeszcze raz na nowo je przypisać. Także troszeczkę minus, ale ponoć jest jakaś opcja, żeby sobie te przyciski, pliczek od tego gdzieś zapisać i żeby się te przyciski przeniosły. Dlatego sprawdzę sobie. Cześć Lion. A witam Lion, cześć, bardzo fajnie, że jesteś. Nagrywam odcinek jak coś teraz, więc wiesz. Tak? Serio masz takie coś, Patryk? No, bo bindujesz przyciski? No to trochę już poromane, nie? Aha, no dobra, to spoko Mariusz, nie? No, więc to git. Dobra, słuchajcie, zaraz sobie dojdziemy tutaj. Do końca nie wiem, czy będę jakieś 8 robić. Bardzo możliwe, że nawet nie dokończę tego pola, tylko po prostu zakończymy sobie już teraz. Bo raczej wolę robić takie check update'y na osadzie niż nagrywać długie odcinki. Bo tu przeważnie praca jest jedna i bardzo monotonna, więc co ja bym robił przez kolejne 10 minut? Prasało po prostu, nic innego. I na kolejnych polach tak samo. Także dzisiaj się zajmiemy zwykle, że po prostu tym tutaj, tą pracą. O, tam coś się złapie to. Więc cóż, ludziska, ja was bardzo, bardzo miło, żeście byli na tym odcinku. Witam, to ja będę was na Twitch'ach przyjdziecie, mam nadzieję, że wpadniecie. Więc wpadajcie na Twitcha, bo tam jesteśmy cały czas. Cały dzień, całą dobę. O, na takim stawie się pożegnamy. Więc dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, no i cześć. Pozdro, wpadajcie na Twitcha. 17.22, od poniedziałku do piątku. To ważne, żebyście byli po prostu, no. Więc cześć, pozdro.